Rosja jako państwo sponsorowała doping w większości dyscyplin sportowych. Oszustwa objęły przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Londynie i zdominowały zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Tak wynika z raportu Światowej Agencji Antydopingowej WADA. Moskwa zapowiada zawieszenie wszystkich działaczy wymienionych w raporcie, ale to raczej za późno, by rosyjska flaga pojawiła się na Igrzyskach Olimpijskich czy Paraolimpijskich w Rio. Jeśli pojedynczy czyści rosyjscy sportowcy będą mogli wystartować, to w barwach olimpijskich, a nie narodowych. Poziom korupcji w rosyjskim sporcie i rządzie jest niewyobrażalny, stwierdził Travis Tygart, szef amerykańskiego oddziału WADA. W Moskwie mówi się o najczarniejszych dniach w historii rosyjskiego sportu, choć pojawiają się także głosy o spisku Zachodu przeciwko Rosji. Aferę ujawnił Grigorij Rodchenkov, który stwierdził, że Federalna Służba Bezpieczeństwa pomogła w wymyśleniu sposobu dostania się do rzekomo odpornych na fałszerstwa pojemników z próbkami moczu sportowców. Dopiero pod mikroskopem udało się dostrzec zadrapania, świadczące o tym, że pojemniki otwarto, by podmienić ich zawartość. Komisja losowo wybrała kilkadziesiąt pojemników z Soczi. Wszystkie były otwierane. Mówi się o aferze w stylu Jamesa Bonda, a wszystko dlatego, że Rosja w stylu Związku Radzieckiego postanowiła zademonstrować swoją wyższość nad resztą świata. Kończy się nieprawdopodobną wręcz kompromitacją.